jak zdaje się mówią młodzi ludzie, ale nie chcę wyjść na idiotę dziadersa jakiegoś, czy tak jeszcze się mówi, czy nie mówi, ale jakoś tak studenci mówili, że zrobiły robotę, prawda? Nie wiem, czy to jest nadal aktualne, czy już powtarzam coś sprzed 10 lat, bo to jest najgorzej, jak stare dziady próbują coś mówić językiem młodzieżowym. No mówią o mnie o panu z telewizji, że pan w telewizji coś tam, prawda? Albo panie ministrze, albo prezesie, no nie wiedzą dokładnie co. Ale w telewizji każdy, kto się pojawia. Ibisz się pojawi, też go będą pytać. Panie Ibisz, jak być szczęśliwym, jak być młodym wiecznie? A po ile będzie chleb na koniec roku? No bo się spodziewają, że coś więcej wie. Nie mówiłem to wielokrotnie. Można by zrobić stopy 25, położyć gospodarkę do głodu, zrobić 20% bezrobocie i by nie było inflacji. Nawet deflacja by się pojawiła, nie byłoby komu sprzedawać produktów. Bo ludzie by nie mieli pieniędzy, tylko by zupy jakieś jedli, prawda, z pomocy publicznej, ciepłe. Politykom nie ma co teraz słuchać, no po wyborach można ich słuchać. Teraz do wyborów, no to wszystko mogą powiedzieć. I mówią. Cieszymy się, że szliśmy z dwucyfrowej do jednocyfrowej, czyli z wysokiej do umiarkowanej i wyglądamy, żeby zejść do tych 5% jak najszybciej. A wtedy to chyba tu na sali podam państwa szampana. Nie wiem, czy nie złamię jakiegoś przepisu, ale podam. Obiecuję, że jak będzie 5%, to tak zrobimy. Bo to będzie wielkie święto, ale moim zdaniem teraz już jest. Lubię robić to, co lubię. Po prostu. No.